Na jednej scenie spotkali się dwaj wielcy artyści, którzy na co dzień wykonują największe polskie klasyki. W 80 roku, czyli 38 lat temu, narodziła się Solidarność. Solidarność się narodziła, żeby nieść wolność w Polsce, w Europie, a znowu zbrodnia lubińska jest jakby pokłosiem delegalizacji Solidarności w stanie wojennym. Ludzie wyszli na ulicę, żeby się upomnieć właśnie o tą Solidarność, czyli upomnieć się o wolność. Koncert Wolność zorganizowano po raz szósty. Mieszkańcy Lubina wciąż mają żywe wspomnienia, kiedy 36 lat temu podczas pokojowej manifestacji wydano rozkaz, by strzelać do tłumu. Akurat wtedy byliśmy w rynku, tylko pouciekaliśmy trochę, bo to była... To się zaczęło gdzieś tak o 17, jeśli dobrze pamiętam. I to było takie spontaniczne, nie? No a później jak już to ZOMO wjechało, no to tego gazu było tyle, że nie można było wytrzymać. Był strach w ogóle, bo wszyscy uciekali, ja wtedy miałam małego syna i gdzieś tam się w tłumie zagubił i strasznie to przeżyłem, ale jakoś przyszedł do domu naokoło Lubina. No. Straszny szok przeżyłam wtedy. Wcześniej tylko mówione było w naszym mieście o tym, każdy pamiętał, dziadkowie opowiadali, a teraz dzięki temu cała Polska może się dowiedzieć, jak było naprawdę. Stanisława Sojki nikomu przedstawiać nie trzeba. Wielki talent, wielki muzyk i wielki autorytet. Byłem tu kilkakrotnie w różnych miejscach i wiem, że na przykład Centrum Kultury Lubińskie to jest bardzo aktywna kulturowo placówka. No, co oczywiście jest ważne, bo wierzę, że jednak kultura to jest droga do cywilizacji. Artysta od wielu lat posiada swoją wierną publiczność. Sam doskonale pamięta, jak 36 lat temu dopiero wkraczał w świat muzyki i jakie to były ciężkie czasy. Był to też czas budzenia się świadomości takiej politycznej i społecznej. No i nie ulega wątpliwości, że czas, który wywarł duże piętno na mnie osobiście, ale myślę, że na wszystkich nas, którzy wówczas jakby wkraczaliśmy w życie. Bardzo się podobał. Jesteśmy zachwyceni tym koncertem. Ofiary zbrodni lubińskiej i tragedia, która wielu ludzi 36 lat temu dotknęła, to powód, dla którego wszyscy spotkali się w hali RCS. Nazwiska trzech zabitych manifestantów kilkakrotnie wyczytywano ze sceny. Podczas całego koncertu widzowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną o tragicznych sierpniowych wydarzeniach. Oboje rodziców są z Lubina, także opowiadali, także wspominali. Miasto przeżyło. Społeczeństwo lubińskie tak samo. Wielką tragedię. Byliśmy wtedy dziećmi, także tylko pamiętamy czas, kiedy nie mogliśmy wychodzić z domu po godzinie 19. Jest to smutny czas, także myślę, że pięknie jest upamiętniony. Artyści, samorządowcy, mieszkańcy Lubina, każdy wiedział, że do wolności Polska miała bardzo długą drogę. Dwugodzinny koncert był też swego rodzaju czasem na przemyślenia. Dla każdego słowo wolność ma duże, lecz inne znaczenie. Dla mnie słowo wolność kojarzy się ze wspomnieniami mojego dziadka, który był kombatantem i walczył w Berlinie. Opowiadał zawsze te historie, jak przez wał pomorski szli z frontem razem i tak naprawdę kojarzy mi się to z jego wspomnieniami. W kontekście posiadanej wolności powinniśmy również pamiętać o naszych wydarzeniach historycznych i z ogromnym szacunkiem odnosić się do tego, co się wydarzyło w naszej przeszłości i szanować to, co mamy i dbać o to, co mamy i po prostu wyciągać wnioski jak gdyby na przyszłość, dla kolejnych pokoleń. No wolność to jest dar Boży. Chociaż wolność to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. To jest wartość, o którą trzeba dbać, wartość, którą trzeba pielęgnować. No i trzeba też o nią walczyć, jeżeli jest zagrożona. Sala widowiskowo-sportowa wypełniona była widzami po brzegi. Ze względów na bezpieczeństwo ochrona po rozpoczęciu koncertu niestety nie mogła wpuścić wszystkich chętnych.